dawna mnie bardzo interesuje Racine jako taki bardzo radykalny pisarz, który pisze teksty składające się głównie z bardzo długich monologów. I to jest taka formalna cecha, która mnie jakoś bardzo interesuje, bo wydaje mi się, że też bardzo to z jednej strony jest bardzo sztuczne i nie brzmi naturalnie, a z drugiej strony jednak ludzie bardzo dużo gadają w życiu, więc jest to jakoś z jednej strony bardzo abstrakcyjne i formalne, z drugiej strony bardzo realistyczne jednak. I taki drapieżny realizm emocjonalny Racina mnie od dawna interesował. Po drugie, mnie od dawna interesuje tragedia jako zjawisko, w jaki sposób mity greckie są obecne w naszej kulturze. To są bardzo jakieś tematy, które mnie zajmują od dawna. No i po trzecie, z Pawłem Demirskim już od dawna współpracujemy i lubimy współpracować, lubimy ze sobą przebywać, jak pracujemy i rozmawiać o różnych ciekawych rzeczach. Więc jakoś się udało te trzy wątki tutaj zgromadzić w jednym projekcie. Która polegała na tym, że przetłumaczył wszystkie sensy Racina z francuskiego na polski. On to tłumaczył tak zupełnie po sensach, jakby starając się dociec sensu, który został zapisany w tej oryginalnej Ifigenii. Potem jakby wspólnie razem czytając to jego tłumaczenie, generowaliśmy wiedzę, o czym właściwie Racin chciał napisać i co właściwie napisał. Później moim zadaniem było jakby to, ten stan świadomości Racina, jakby jemu związany z jego czasami, starać się zmienić na taki stan wiedzy, świadomości dotyczący nas teraz i też na ubraniu tego we współczesny, dynamiczny, jakiś taki rytmiczny język. Ja nikogo sztuczem z Ifigenią obrazić nie chcę. Jeżeli ślub nie jest na miejscu, to uderzałem na Troję teraz. Ale ja widzę, że wy nie macie pomysłu na to, jak na Troję uderzać. Produkujecie się. Przysługujecie jeńców. Zalewacie ich krwią i w celach. Pytacie ich, co zrobić, żeby wiatr jest przestał. Bardzo intensywna praca, szybka, ale też, przepraszam, osoby szczęśliwe, spełnione. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to była taka przyjemność spotkać się z taką obsadą, z tymi aktorami, z tymi ludźmi, że to myślę, że jakieś jedno z moich marzeń się spełniło, żeby tutaj z taką mamą na scenie się pojawić, naprawdę. A ja z taką córką.